Niezależne media są czymś bardzo ważnym. Jestem dzisiaj gościem obywatele.news, media, które próbują powstać w naszych ciężkich czasach. W pełni niezależne jest to o tyle ważne, że dzisiaj ten przekaz tak naprawdę jest mocno ograniczony. Mamy z jednej strony media publiczne, natomiast ten głos, jak w moim przypadku środowiska sędziowskiego, jest słabo słyszalny. Sędziowie nie mają swoich mediów, nie mają swojej telewizji. Natomiast w tej walce, która się toczy, tej walce o wartości, ważne jest to, żeby każdy mógł zabrać głos w debacie publicznej, nawet ci, którzy nie mają dostępu do telewizji publicznej, i obywatele.news zapewniają coś takiego. Natomiast robią to pasjonaci. Jeśli nie będą wspomagani, to ta telewizja i te media umrą, a my sędziowie, obywatele, nie będziemy słyszalni i zostaniemy pozbawieni możliwości zabrania głosów w tej debacie, w tym sporze, który się obecnie toczy.